Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gościmy dzisiaj u kolegi Piotra Belewicza, który lata w oddziale tutaj wspólnie z kolegą Karolem Walkowiakiem. Dzisiaj tutaj mamy na pierwszym planie właśnie kolegę Piotra. Powiedzmy, spółka ta hodowlano-lotowa lata w oddziale 0283 Mosina. Tutaj kolega na szczeblu oddziału tak dużą ilość konkursów zdobył, i pierwszych, i drugich, krótko mówiąc czołowych, że jest wybijającym się hodowcą, ale tyle tych tytułów na szczeblu oddziału było, że jak tutaj rozmawialiśmy, łatwiej to będzie powiedzieć, jakie kolega osiągał sukcesy na szczeblu okręgu, regionu i Polski. Powiedzmy tylko jeszcze, że w oddziale Mosina lotuje około 160 hodowców, a oddział ten należy do okręgu Poznań. Powiedzmy coś może więcej o hodowli, ile tych gołębi w hodowli jest, z jakich ras się te gołębie wywodzą, no i jakie sukcesy zapewnił tutaj koledze Piotrowi, one powie już nam sam kolega Piotr. Proszę bardzo. Cóż tutaj, gołębie hoduję już od, można powiedzieć, od dziecka, także jakoś mi to gdzieś wyssane zostało z mlekiem matki, jak to się mówi. Natomiast poważnie do hodowania gołębi przystąpiłem tam w 1989 roku, mając 17 lat. Ale tak już całkiem poważne wyniki lotowe zaczęły się w latach 90. na szczeblu oddziału, okręgu Poznań. Później został utworzony region, to już tam zaczęły gdzieś po prostu wyniki też istnieć w regionie 6. No i w Polsce, na szczeblu ogólnopolskim. W polskim, to tam potem zaczęło się po sprowadzeniu pewnych gołębi od Renata Pittmana. Z gołębi kupiłem taką wnuczkę Fineke 5000, syna olimpijczyka Wolfganga Repera, czeko 321. I tam wnuka Kleine Dirka, z gołębi Gintera Prange. wnuczkę Ringlose numer 12. I z tych gołębi po złożeniu tych par wyszły naprawdę wybitne ptaki, czym sam byłem zaskoczony wynikami, tak no praktycznie roczniaki po tych parach zdobyły takie wyniki, że sam byłem po prostu mile zaskoczony. W pierwszym zaraz roku był drugi lotnik polski, jako roczny gołąb, drugi lotnik polski kategorii A, taki tam pokazywałem koledze na zdjęciu, będzie, który wybił oko sobie. Powiedzmy numer tego gołębia? Numer gołębia 12510. Tak. W tym samym roku jego taka półsiostra z innym samcem, bo to był po samcu takim, po wnuk Kleine Dirka. Natomiast jego taka półsiostra z tej wnuczki Fineke również i. A sam jest ten syn tego Wolfganga Repera, Reper 321, to miała też koeficjent 12 tam coś w A kategorii, z tym, że nie była w 50, nie była tam brana pod uwagę do zespołu. Natomiast jako 3-letnia samica zrobiła wynik trzeci w Polsce z wynikiem 5,68 A kategorii też. To taki drugi gąb z tej samicy, potem taka samica 12,156, która rok rocznie robi wynik, jedna z takich bardziej stabilnych, która na przykład przed ogólnopolską wystawę, przed olimpiadą, która miała miejsce w Poznaniu, była czwarta w Polsce. I była rezerwowym na olimpiadę, takim, czwartym takim, tym gołębiem. Takim była po prostu rezerwowym gołębiem na olimpiadę. No niestety czwarte miejsce, jak wiemy, najgorsze dla sportowca, no taka ona jest, ale to jest wybitny ptak i to jest też jedna z takich wybitnych po tej samicy. Powiedzmy jeszcze, że Wolfgang Repper, żeby tu nie być takim, że tak powiem, tylko na sukcesach kolegi bazować, ale Wolfgang Repper w roku, sezonie 2012 jest też mistrzem Niemiec. Także jak się nazywa, widać, że to, co kolega nabył wcześniej, to nie są takie hodowle pośrednie, że tak powiem, gdzie... No tak, ja starałem się po prostu kupić gołębie już, bo... Jak wydać pieniądze, to już konkretnie po prostu. Pieniądze konkretnie i żeby coś z tego było. Starałem się kupować gołębie po prostu z tak zwanej wysokiej półki, bo uważam, że tylko takie gołębie mogą przynieść poważne rezultaty. Nie chodzi o jakieś dobre wyniki, dobre gołębie, chodzi o wybitne. Tutaj jeszcze kolega... Petyt rośnie w miarę jedzenia. Oczywiście. Tutaj kolega ma też silną konkurencję. Tutaj w oddziale Mosina, co rozmawiamy, znajdujemy się w miejscowości Kiełczynek. To jest, jak się nazywa, oddział liczący 160 hodowców. A jaki tutaj kolega ma największych konkurentów, takie nazwiska znane, które, że tak powiem, depczą po piętach? No w tym roku na przykład kolega Krzysztof Pawłowski,
z naszego oddziału, z sekcji środa, pokonał mnie, chylę czoła, zdobył tytuł mistrza okręgu w kategorii GMP i drugiego wicemistrza regionu szóstego. Także no, na przykład Grzegorz Radoła, który jest chyba pierwszym przodownikiem regionu w tejże kategorii. No czyli z takimi na przykład muszę walczyć. No w tym roku przegrałem z nimi. No ale nie wszystko może, ale dużo. Ale w latach poprzednich tych sukcesów było jeszcze więcej. Kolega wspominał na razie tylko o lotnikach, ale powiedzmy jeszcze takich tytułach, które kolega zdobył w regionie, w okręgu w latach poprzednich. Takim największym sukcesem w mojej karierze, jak gdyby, to uważam za osiągnięcie w kategorii A w wyniku 54,12. Koeficjent był to pierwszy wynik w Polsce, no nieoficjalny, szkoda jeszcze wtedy, bo to jest to po prostu nazywane jako mistrz Polski regionu na przykład szóstego w naszym przypadku, ale był to nieoficjalny najlepszy rezultat, najlepszy wynik w Polsce po prostu. To było w 2009 roku i to wybitnie z tych gołębi, o których przed chwilą mówiłem, one po prostu wniosły dużą szybkość, no niesamowite. Czyli to były udane zakupy? Bardzo udane zakupy. Podejrzewam, że będzie mi trudno ten zakup już kiedykolwiek powtórzyć. Chociaż nie można takiej nadziei, trzeba szukać. Nadal, żeby polepszyć, jak gdyby uszlachetnić jeszcze krew, podtrzymać po prostu geny. I tego bym chciał jeszcze dokonać, no przynajmniej powtórzyć te wyniki, chociaż będzie ciężko. Ja tutaj tylko chciałem dodać, że my właśnie przed chwilą zakończyliśmy robić zdjęcia tych gołębi i te gołębie z rozpłodu, które kolega nam tutaj dał do sfotografowania. Nie ich tak dużo jest, bo one nie są jeszcze w takiej aż kondycji, że tak powiem, upierzenia, żeby one były piękne do końca, ale te takie, o których kolega wspominał, czyli tego Rainera Pittmana, to była córka Finneke 5000. Wnuczka, przepraszam. Wnuk Finneke, tam też był gołąb Pita Mandersa, po Pita Mandersa Jansenach i kilka innych gołębi rozpłodowych, to będziemy mieli na stronie. To jest adres strony, będzie www.naszegolebie.pl/ebelewicz. A tutaj jesteśmy teraz, powiedzmy, w gołębniku, gdzie mamy też lotniki, które też kilka nam udało się sfotografować. Może któregoś takiego wybitnego lotnika nam kolega pokaże, który tutaj byłby taki zasługujący na wyróżnienie go, że tak powiem. No, ten na przykład. To pokażmy go, że może go kolega złapie, czy będziemy go, no, czy tak, no może sfilmujemy go. Troszeczkę ciemno jest. To na przykład w 2011 roku. Zobaczmy. Trzy razy pierwszy na moim gomniku, pierwszy na oddział, dwa razy drugi na oddział. I to jest ten Finneke razy Jansen od Mandersa, syn, tak? To jest syn tego Wolfganga Repera, tego 321, tego, co tam... Też go mamy na zdjęciu. Tak, mamy go. I wnuczki tej mojej wnuczki Finneke 5000 po takiej pstrej, siostrze tego Brusa o numerze 12511, która obecnie jest u kolegi Michalka Bittnera. Tak, tutaj po sąsiedzku w Swarzędzu. Tak jest. Tak, tutaj popatrzmy tych gołębi, tutaj kolega w gołębniku ma, tutaj to co rozumiem, samce przebywają tylko, tu tak? Tu jest gołębnik gołębi lotowych, tu jest cel na 20 par, bardzo często jest tak, że jest tylko 16, te doły nieobsadzone są. Obsadzone. W tym roku tak się złożyło, że zostało, no nareszcie, odbył się taki sezon gołębi młodych, w miarę udany, zostało dość dużo młodych, w związku z tym na obecną chwilę jest ich 98 do lotu, ale ostatnie lata miałem ich mniej, 68-70 w tych granicach miałem gołębi do lotu przeznaczonych. W tym roku jest trochę więcej, ale to tylko przez to, że młodych zostało więcej i mam nadzieję, że z tych młotków coś po prostu będzie, jakieś tam potencjalne asy, mam nadzieję, że coś tam się uda wyhodować, bo są gołębie fajne, młode, dobrze przeszły sezon, nieprzemęczone, są ładnie wypierzone, jest szansa, że coś z nich będzie. Tutaj też mamy 11 gołębi młodych z kolegi hodowli na sprzedaż, u nas na aukcjach będą wystawione, tam szczegóły w rodowodzie, będzie można wszystkimi się szczegółami pochodzenia zapoznać, a tutaj jeszcze raz tylko pokażę tutaj kolegom, jak wyglądają właśnie te gołębie, które tutaj przebywają akurat w tym gołębniku. Ja tutaj powiem jeszcze, że mamy akurat już tak troszeczkę późną porę, dlatego nie możemy pokazać gołębi na zewnątrz, ale postaramy się tutaj kolegę Piotra odwiedzić w takim terminie, żeby można było jeszcze pokazać, jak z zewnątrz wyglądają te gołębniki. Tutaj tylko jeszcze tak zwrócę uwagę, kolega ma w suficie, tutaj widzę siatkę taką, ona chyba w lecie zapewnia tutaj, że gołębie nie podlatują za wysoko, też widzę chyba ocieplenie sufitu jest, tak? Że nie ma? To jest tylko podbitka taka. Podbitka? Ze sklejki i są trzy wentylatory takie wyciągowe, naturalne. U dołu,
nie ma wymuszonego żadnego, dołu, tylko na dole są zostawione szczeliny. Na całej szerokości gołębica. Tam siatki są. Po prostu są siatki. Siatką wybite. Wlatuje powietrze tędy. Naturalna cyrkulacja, dołem wchodzi zimne, górą wychodzi ciepło. Ja jestem do takiego systemu przekonany. Nigdy nie miałem innych jakichś wentylacji mechanicznych, typu tam wymuszonych coś. U mnie to się sprawdza. To kolega sobie sam wymyślił, to czy gdzieś pod wchodzącą? To taki mój wymysł, co prawda, bo z tego co zauważyłem, gołębniki z reguły budowane przez ludzi, którzy to robią, troszkę inaczej budują. Ja mam taki, może jestem z starej daty jeszcze, ale tak lubię. Dół z od powietrza, góra wyjście. Czyli zobaczmy jeszcze raz, koledzy, tutaj są takie na dole szczeliny, zapewniające od dołu wlot. Tu mamy wyjście na wolierę. To jest teraz oczywiście zamknięta, widzę? Tak, jest teraz zamknięta. Tam, no, a dołem po prostu są takie nawiewy. Tak, siatka, a tu u góry zobaczmy, są wentylacyjne otwory w suficie jest. I po prostu tam są kominy jakieś u góry, taki kominek? Tam jest taka oryginalna oryginalna dachówka z kominkiem, po prostu wstawiona w miejsce dachówki. I to zapewnia... Fajnie działa, nic tam się nie dzieje, nic tam nie cieknie. Czyli w lecie tutaj w gołębniku, że tak powiem, można zapewnić świeże powietrze tą metodą. Tak, za tym bardziej, że ten gołębnik po prostu nie ma tu zbyt dużo, bo to jest gołębnik na przykład 5 metrów na 2, czyli na 2,5 w sumie, czyli to 12,5 metra, jak tak to liczę. Kwadratowych jest tutaj w porywach 40 gołębi, a to już taka maksymalna. I kolega takich, że tak powiem, cel takich boksów ile ma? Jeden tu jest? Tu jest jeszcze obok, gdzie tutaj, się znajduje coś? Tutaj jest obok? Tu jest 20 cel. Tutaj? Jak po prostu jest okres rozpłodu dla samców, a tam obok jest obok taki gołębniczek jeszcze. Pokażemy? Teraz samice, one teraz są rozłączone. Aha, oczywiście. Pokażmy tak tylko chociaż może. I w sezonie lotowym tam jest ich też miejsce, nie? Tu zobaczmy. Tu są po prostu samice. Samiczek jest mniej. O, zobaczmy. One sobie siedzą na jakichś siodełkach. Parę mutków nawet przeszło, także tak jest. Tutaj pokażę kolega nam jakąś samiczkę taką wybitną może, czy tutaj nie ma takowej? No jest taka to wybitna. To pokażmy ją może. Ja ją może wybić. Tak, to kolega ją złapie, tutaj przymkniemy na chwilę, popatrzymy jak kolega łapie. O, już jest? Tak. Dobrze, otworzymy, żeby one nie przeszły. I co to jest za gołąb? To jest córka tej wnuczki Finekę i... Samczyk jest Jan. Jaki numer ona ma? Pokażmy. 12156. Tak, a z którego roku to jest? 07. To jest gołąb, który rok w rok, jako dwuletnia 15 ba, jako 3-letnia 20, jako 4-letnia 15 i w tym roku ostatnim. To jest taki pewny gołąb. W tym roku ma 7,92 w B. Czy to jest ten, którego robiliśmy też zdjęcie? Tak, to będziemy mogli go zobaczyć. O. I to jest właśnie ta samiczka, co chyba rozmawialiśmy, że jest po Pita Mandersa Jansenach. Dokładnie. Do już dokładnie teraz wiem. To jest od Krzysztofa Polskiego, z jego złotej pary, tak zwanej. Samczyk zakupiony, zresztą bardzo udany samiec, dobry w rozpłodzie i on z tą moją wnuczką Finekę dał się takie potomstwo. No, takich trochę więcej i... I można, jak się zobacz, zostać mistrzem i, można i powtarzać ten wynik co roku. Utrzymać. A pokażmy jeszcze skrzydło może tego gołębia. O, zobaczmy. O. Tam na stronie internetowej jego zdjęcie też będzie zamieszczone. O, także tam takie do końca nie dopierzone, no, ale to już taka końcówka jest, natomiast jeszcze nie są no takie gładziutkie, jakby jak powinny być. Tak jest, jak w styczniu są gołębie, czy w lutym. To robić na początku stycznia, tak, czy nawet na końcu grudnia. No ale żeby odwiedzić ale wszystkich, to niestety to troszeczkę czasu trzeba też poświęcić. To zobaczmy. Bo były gołębie, są gołębie na gołębniku z lepszym wynikiem od niej, jednorocznym, ale po prostu z perspektywy czasu, jak chodzi o powtarzalność wyniku, jest to najlepsza. Ta jest najlepsza, także widzimy tego gołębia. Jeszcze raz przypomnijmy numer jego. 12156. Tak, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. Tutaj teraz byliśmy w gołębniku dla gołębi lotowych, ale kolega jeszcze nam pokaże swoje gołębie rozpłodowe. To on niestety, kolega je ma w innym pomieszczeniu, także na chwilkę musimy przerwać filmowanie, ale za chwilę powrócimy, żeby pokazać te gołębie rozpłodowe. O, tutaj mamy właśnie, jak to mówią tutaj w poznańskim, jak to było? Klapkord. Klapkord to jest taki rodzaj kosza, on ma takie klapkord. To Arek Bittner tak mówi. Jest to taki kosz, który ma z boku płótno i on przez to jest dość lekki. Tutaj bardzo kolega, wygodny, tak, bardzo wygodny i tutaj w tym okolicach poznańskiego właśnie tutaj bardzo popularny. A tutaj kolega ma właśnie teraz te gołębie rozpłodowe. Nagrywamy to jeszcze raz powiem w tym gołębniku właśnie lotowym, ponieważ tam gdzie są rozpłodowe jest troszeczkę ciemno, a chcemy kolegom troszeczkę pokazać tych gołębi rozpłodowych od kolegi Ebelewicza. Pokażmy teraz jakiego gołębia mamy. To jest ojciec tej 156, o której przed chwilą mówiłem. To jest ten Manders? Tak, to jest Manders. Pokażmy go, to jest gołąb o numerze
to jest o numerze 65-19, a on pochodzi chyba od Krzysztofa Pruskiego, dokładnie tak? Dokładnie tak. I co o tym, i ten... On jest bardzo dobry gołąb, dobry rozpoziom, właśnie z poziom tą 12-156, o której no to już tak, tak. Zostało chyba powiedziane wszystko. I parę jeszcze innych gołębi, nie tylko ją, bo to jakby tylko ją spodzie, to bym nie mówił o nim, że jest dobry w spodzie. Natomiast wielu wybitnych lotników. Tak, nie będziemy tu o wszystkich opowiadać, bo by zabrakło nam czasu. O jakichś tam takich, po prostu tylko o tych najlepszych powiemy, nie? Mhm. Pokażmy jeszcze i... tego gołębia właśnie, jak on wygląda. O, tak, widzimy. Skrzydełko może jeszcze też mu pokażmy, bo koledzy lubią zwracać na to uwagę. Z tak zwanej złotej pary. Od Krzysztofa Pruskiego. Tamta złota para jest na internecie, na stronie internetowej. U nas można sobie wejść, zobaczyć. Zresztą każdy, kto by chciał, to też może do Krzysztofa zadzwonić i tą złotą parę, że tak powiem, poznać lepiej w bezpośredniej rozmowie. O, zobaczmy. Tak, to jest niebieski gołąb. O, widzimy. Bo taki troszkę jest wiekowy się robi, bo to jest 0,2 rocznik, czyli 10 lat mu pypnęło już. Ale ciągle jeszcze jest płodny. Ale jeszcze jest płodny. I widać witalny taki. Także mam nadzieję, że jeszcze coś się uda dobrego z niego pociągnąć. A tutaj mamy jeszcze trzy kolejne gołębie, takie samce. Też widzę wszystkie niebieskie, bo to, co jest charakterystyczne u kolegi, chyba żadnego czerwonego ani płowego nie widziałem jeszcze gołębia. I co tak się ułożyło, że można powiedzieć 80% gołębi jest w obawie niebieskiej prawdopodobnie. Przepraszam, tu przerwę, a tu jest jeden jedyny taki rodzynek, troszeczkę taki pstry. O, inny i no i ciemny gołąb. Tak jeszcze tutaj zobaczę. Jest też właśnie synem wnuczki Filipeum, jest bratem Brusa, którego za chwilę pokażę. Pokażemy. A tutaj teraz mamy jakiego gołębia? A to jest ten syn... To jest syn olimpijczyka Wolfganga Reppera, tego 321. Tak, pokażmy go, tego gołębia, tak? Bezpośrednio. O. A jaki to jest gołąb o numerze, jakim numerem? 251. 251, pokażmy skrzydło też jego może jeszcze. O. I to jest też gołąb z 2005 roku, tak? Dokładnie, to 2005 taki zakup udany, był 2005 rok. No teraz, kiedy mistrzem Niemiec Wolfgang Repper został, to na pewno i ceny wzrosły i trudniej nabyć te, że tak powiem, gołębie. My byliśmy kiedyś u kolegi Herberta Widena, on się chwalił właśnie, że miał 4 oryginalne młode od Wolfganga Reppera, właśnie w tym roku nabyte. A tutaj kolega ma z 2005 gołębia z tej hodowli, który właśnie się sprawdził też w rozpłodzie, tak? On spłodził trzecią lotniczkę Polski o wyniku w A kategorii 5,68. Jego wnuczka, bo córka już tej 54 była czwartą lotniczką Polski, ósmą lotniczką Polski w przeciągu tam 3 lat. I to była wnuczka już, natomiast ta córka 54, między innymi to taka jedna z najlepszych, a jeszcze była po drodze taka 16, 17, 02, 03 są na gołębniku, 38, 39, to są wszystko jego córki i z tą wnuczką Finecker. Rozumiem. To taka para też bardzo cenna. I sprawdzona, że tak powiem u kolegi. Już sprawdzona, bo to już tyle lat trwa, że to nie był przypadek, że w jednym roku gdzieś tam wyszedł jeden gołąb, po prostu jeden z lepszych w Polsce, ale to się potwierdziło po paru latach, to rodzina leci, ich wnuki lecą już. Tu jest syn jego, o którym mówiłem, że był... Ten wyżej? Tak, ten wyżej. To niestety trochę ciemno już jest, ale to jeszcze postaramy się to, co da radę. Zobacz, nie, to tam wszędzie w głębnikach tak jest. No, ale to jest taki gołąb bardzo szybki, potrafi naprawdę zwyciężać, mówię, w ubiegłym roku 3 razy u mnie pierwszy, usiadł pierwszy na oddział, drugi na oddział, tam parę razy był czwarty, bodajże musiałbym dokładnie sprawdzić, bo mi to... Nie, to się nie pamięta wszystkiego, ale... Jakby on był sam z takim wynikiem, to bym zapamiętał bezbłędnie. A tu jest dużo takich gołębi, to niekiedy rozumiem. Kratkę wziąć, bo nie chcę po prostu lać wody. Tutaj pokażmy, jeszcze nam zostały dwa takie samce, które chcemy zaprezentować. O. Zobaczmy, wszystko tak jak mówiłem, niebieskie. Te inne barwy to praktycznie niereprezentowane. No. Teraz być może barwy się nieco zmienią, bo w ostatnim czasie no, nabyłem, współpracuję z kolegą Tadeuszem Zoblem, który jest aktualnym mistrzem Polski w kategorii B z wynikiem, no super wynikiem, 20,69. Mam po prostu basamczyki płowe po jego wybitnej czerwonej samicy, która prawdopodobnie, czego mu życzę, będzie złotą medalistką na olimpiadzie. Znaczy ma wynik bardzo dobry, u kolegi Zobela byliśmy dzisiaj i też film będzie można zobaczyć, można się zapoznać. Kolega właśnie Tadeusz wspominał, że tutaj się z kolegą Piotrem wymienili też jajkami, że kilka
par, że tak powiem, jajek, przekazali sobie w ramach wymiany takiej barterowej i stąd mogą się te pojawić gołębie o innych barwach, ponieważ tam u kolegi Tadeusza są gołębie de lat. Wilego de lata to są ciemne, takie czerwone i ciemne. I też jak się nazywa morze, tutaj się też u kolegi Piotra takie gołębie pojawią. A w międzyczasie popatrzmy, co tutaj za gołębia mamy. To jest kolejny syn, to jest pierwszy gołąb, który po prostu zrobił super wynik, który mnie bardzo ucieszył. To jest też syn. Pokażmy go tak z boczku, syn, jeszcze z boku, o tak. Syn wnuczki Fineke i wnuka Kleine Dieka. To już jest na polskiej obrączce. To tak? Jest na polskiej. Jaki obrączce? Numer on ma ten gołąb? To jest gołąb 12510. Tak, zobaczmy, z 2006 roku. A jak wiadomo, te rodzice były zatrudnione w 2005 roku. Czyli to były późniomódki i ona jako po prostu późniomódki w pierwszym roku urodzenia dały takiego gołębia i to na przykład 12. I ten gołąb jest u kolegi w rozpłodzie. To jest w rozpłodzie ze względu na a takim to, że... ścisły kolega posiada rozpód, że całkowicie są te gołębie zamknięte, czy też ma tak, że są rozpłodowe, ale latają są jeszcze? Zamknięte. Całkowicie zamknięte. Uważam, że po prostu są zbyt cenne, zbyt czasami... Żeby ryzykować. Dużo czasami kosztują, żeby jastrząb je tam sobie gdzieś zjadł na obiadek, czy coś tak, w tym sensie. W okolicach szkoda, gołębnika. Pokażmy jeszcze raz tego gołębia. Oka nie ma tu. Nie ma oka. Ale w rozpłodzie to nie przeszkadza. Bo jako roczny gołąb, kiedy zdobywał ten tytuł drugiego lotnika w Polsce, po siódmym czy po dziewiątym locie już gdzieś na oblocie uderzył i sobie wybił oko i przez to został już przeniesiony na rozpód, ale mimo to zdążył zrobić wynik drugiego lotnika w Polsce 7,62. Także, a my go mamy zdjęcie zrobione akurat od tej strony, gdzie oko ma, także koledzy będą mogli to zobaczyć. Ale to nie przeszkadza mu, żeby tutaj... Jest na tyle cenny, bo przekazuje po prostu cechy genetyczne dobre swojemu potomstwu i już pokazują, że nie, znaczy już dość dawno są po nim dobre gołębie. Się sprawdził też po prostu. Też by się poszukało tu kilka sztuk po nim, które mają wyniki godne pokazania, ale to nie będziemy wszystkich chwytać. Oczywiście, tutaj chcemy tak pokazać. Ktoś będzie chciał, jeszcze tylko przerwę, może tak. Kolega powie, że jakby ktoś chciał, to na pewno przez telefon może się więcej dowiedzieć o hodowli tego kolegi, prawda? Jeżeli ktoś jest zainteresowany... Podajmy telefon jeszcze może, jeżeli kolega pamięta swój... 609 971 476, to jest numer komórkowy, stacjonarny jest 61 28 22 323. Ale przyjeżdżając też do kolegi, tutaj można się zaopatrzyć w różnego rodzaju artykuły dla gołębi, bo powiedzmy, że jeszcze kolega powiedział, że to jest sklep, tak? No mam taki niewielki sklepik, jak na moje warunki, uważam, że mi po prostu mi jest on trochę w znacznym stopniu pomocny, bo mam to wszystko na miejscu i pod ręką, jak gdyby nie muszę jeździć do nikogo, a jeszcze przy okazji coś po prostu. No i zawsze można sobie porozmawiać też jeszcze z kolegami, którzy przyjadą, zawsze cenną radą służyć i też się coś dowiedzieć. Jest przez to znacznie większy kontakt taki po prostu z ludźmi. Nie nudzę się przez to między innymi. I to jest co w sporcie gołębiarskim jest bardzo ważne. Czasami można połączyć, jak się udaje, połączyć przyjemne z pożytecznym, to jest super. Całkowicie prawda. Inaczej się, że tak powiem, już pracuje. I pokażmy tego ostatniego gołębia z tych samców, które tutaj mamy w tym koszu. To jest taki gołąb, który sobie zrobiłem jak gdyby dla rozpłodu. Imbet, wnuczka Fineke z tym lotnikiem, czyli ze swoim wnukiem. Tutaj, pokażmy jeszcze raz go. On zszedł, ale już go nie ma. O właśnie, on tam jest w rogu, tu go widzimy. W rogu. Tak, to jest ja tam zbliżenie troszeczkę zrobię. Wiesz, tak. Tam jakieś miał fajne wyniki. I to jest ten syn tego Etera i po tej pstusi, czyli wnuczki tej mojej Fineke. I to jest ten właśnie inbredowany na tą tak Finekę? Jest. I to jest jego ojciec. Tak. On jest jego ojcem, a był połączony ze swoją babcią, z tą wnuczką Fineke. Aha. I to jest taki tutaj Tam szczegóły w rodowodzie będziemy tak, można sobie doczytać, ale popatrzmy jak to wygląda ten gołąb. O, tutaj zobaczmy. O. Tak do światła może Piotr weźmiemy to. O tak, o. I tu, o, widzimy. Piękny niebieski gołąb, samczyk. Specyficzne białe wtrącenia, gdzie Fineke takie coś tam właśnie mają, taką cechę szczególną, gdzieś tam się lotko białe pojawia. One lotek białych nie mają. Fineke u mnie nie ma białego lotka, ojciec jego też nie ma. Młody, że tak powiem, takie coś dostaje. Ale Fineke oryginalna była lekko psa. Dużo pstych tam rzucały i jeść to po prostu w genach jest. I to wychodzi w którymś pokoleniu zawsze. To takie fajne. Pokażmy, czy skrzydło może temu gołębiowi, tego gołębia, przepraszam. O, zobaczmy. Widzimy. Tu
Te gołębie z linii Fineke 5000 są bardzo popularne, one się sprawdzają w wielu hodowlach i właśnie tutaj między innymi w takiej hodowli, gdzie się sprawdzają bardzo dobrze, jesteśmy teraz. O, zobaczmy. Jeszcze nam zostały, oprócz tych gołębi tutaj, które prezentowaliśmy, tych samców, pokażemy jeszcze kilka samic z rozpłodu. Tutaj jeszcze, nim przejdziemy do samiczek, jeszcze znaleźliśmy dwa takie samce. To są samce, jeden to jest z gołębia Super Doymen od Rainera Pittmana i chcemy go też kolegom pokazać. Może kolega Piotr pokaże go. To jest gołąb o numerze 1554 z 2008 roku i tak jak mówiłem, od Rainera Pittmana, czyli ma początek DV0516, a pochodzi z gołębi Super Doymen. Zobaczmy. O, to jest taki gołąb. O. Widzimy, bo to jest nabytek taki, który on jest z 2008 roku, ale tutaj kolega posiada potomstwo po tym gołębiu już tutaj. Tak, między innymi jest taki ładny nakapiany, który dwa razy był w ścisłej czołówce, ma koficę z dwóch lotów, tam bodajże dwa i coś. To jest ten na samym dole? Na samym dole, taki groszek. O, to zobaczmy. O, to jest jego syn już. Gdzieś tam mam na drugim gołębniku, bo jeszcze jest drugi gołębnik gotowy, tam wyżej. To tam jest taka samicka, taka ciemna szymelka, to już jest teraz 3-letnia. No, coś tam jeszcze bym może znalazł, ale to taki akurat ten, taki do zakrawana jakiegoś dobrego lotnika z przyszłością. Ale potrafił wygrać tam dwa loty, na przykład to już jest dobry objaw jako roczniaka. Pokażmy może tego gołębia, jeszcze tak ten kolega go tutaj gładzi. Bardzo fajny gołąb, silny, mocny taki. No, zobaczmy. Tutaj mamy jeszcze u nas na aukcjach właśnie, co kolega ma tutaj 11 gołębi, to jeden z tych gołębi młodych, o, jest dokładnie synem tego gołębia, tak? Gołębia, tego 1554, bo to jest o tym gołębiu, o tym numerze gołąb właśnie. I kolega ma jeszcze takiego gołębia samca, tego samego roku. 1552 ma końcówkę, ale to już jest z innych gołębi, nie jest tego Doymena, to tylko... To jest wnuk Latlajsena. Tak. Też od Rainera Pittmana, znaczy na obrączce Rainera Pittmana. Super, tam lotnik 17 razy pierwszy. Zobaczmy, pokażmy go tak bokiem może. Bardzo fajny gołąb też. No to już jest taki nakrapiany, jego, ciemniejszy. Jego córka, taka ciekawostka, on jak był młodym przywiezionym, był niebieski. Dokładnie był niebieski, takie rybie łuski, jak gdyby miał coś, a po wypierzeniu się zrobił taki. Czyli zobaczmy to taka, jak... To taka cecha, tam taki jest jego protoplasma, jest taki Ode 03, który właśnie miał taką barwę niebieską, chodzące w takie, no nie był to nakarpiany gołąb, taki po prostu, ja bym to nazwał. Takie ryby łuskowe. Takie ryby łuskowe, taki no niebieski łuskami, który i to takie gdzieś tam w pokoleniach to się uwidacznia i on wręcz zrobił nakarpiany prawie. O, widzimy. A był niebieski, naprawdę był niebieski gołębi. Pokażmy skrzydło i może jego cecha, jeszcze. Ty gołębi tak, właśnie. Gołębi właśnie, tamtego Ode 03, Laflajsena, to są tego typu gołębie. I on już też jest samiczka po nim 09 rok, czyli jako rocznie już w spodziu i w tym ostatnim teraz sezonie bardzo ładnie się spisywała, czym dalej, czym jak gdyby bliżej końca sezonu. Coraz lepiej leciała. Wyniki, maraton, gdzieś tam i wygrała kategoria GMP, ponad tam 352. No taka coś tam, znaczy jej brat z gniazda też dość dobrze. Taki jego syn też 09 rok. Najlepszy u mnie w tym roku w A kategorii, co prawda w tym roku ta kategoria taka nie wyszła, jakbym sobie życzył, no ale była to najlepsza i jest u mnie na gomniku, jest, to jest jego syn Pała Porsche, taki sam, taka barwa. O tu widzimy, właśnie. O właśnie, o to jest ten, to jest o ten gołąb. I on jest u mnie najlepszy w A kategorii w tym roku. O. To są takie te dwa samce, ostatni z tych samców. Jeszcze mam samczyka dwuletniego 0,10 na tamtym gołębniku, który też tam sobie radził dość dobrze. Ale z tego gołębia, z tego właśnie Latlajsena. Cztery sztuki po nim są na gołębniku, praktycznie na 5 wypuszczonych. Kolega nabył te gołębie bezpośrednio u tambura Rainera Pittmana, tak? Tak, to jest bezpośrednio. Rozumiem. No. Zamawiał wcześniej jakoś tak kolega je, czy nie? Tak, one były z katalogów przeglądane, jakieś analizy były robione z czego co. Czyli pod konkretne, że tak to, powiem, tak zamówienie. Jest, to nie było takie jakieś tam ślepy wybór, że w sensie, że chcę kupić niemieckiego gołębia, tylko po prostu jakiś wybór to był trochę taki przemyślany. Oczywiście. Czyli to był ostatni samczyk, którego Dokument, prezentujemy? Dokument, jak tam to się wymawia dokładnie. No ale to wiemy o co chodzi. To był taki gołąb no, u Pittmana, jeden z wyższej półki, nadal chyba tam jest. To są wartościowe gołębie i dość drogie w zakupie, tak. I ten jest też fajny gołąb, bardzo mi się też podoba ten gołąb i mam nadzieję, i tu go właśnie mamy w obiektywie. A tutaj jeszcze teraz będziemy mieli samiczki cztery, bo zakończyliśmy ostatniego szóstego samca prezentacja. Pokażę może tak. No to z Fineki może 5000. Pokażę, no to może pokażę od razu tą Finekę, wnuczkę 5000.
też go na obrączce od Rainera Pittmana z 2005 roku o numerze 700 chyba 28 czy 40? 728. Tak jest. O, zobaczmy. Tutaj pokazywaliśmy już potomstwo tego gołębia, to właśnie było niebieskie, z kojarzenia z gołębiem Jansena od Krzyszka Pruskiego, od tych Mandersów. To była ta 12-150, tak, jedna z lepszych. Sami sposób jest taka 12-454, to jest też po niej, ten psty jest po niej, ten gołąb też w kategorii, w tym roku bardzo fajnie leci, jest tutaj jego brat gniazda, niebieski. To jest gołąb, gołębie. Tu jest brat tego psego, czyli też jej syn, na tamtym gołębiku. Sami jeszcze są taka 93-02-03, córka. Była 16, 17, taka 38, 39 do tego. No, krótko mówiąc, z tego kojarzenia, tej samicy, to dało tutaj u kolegi na gołębniku dużo wartościowych, wybitnych lutników, prawda? Tej hodowli w tym stylu nie byłoby, gdyby nie on. Gdyby nie ten gołąb, czyli to jest, że tak powiem, podstawowy taki, czyli można powiedzieć, połowa złotej pary. Złoty zakup. A za chwilkę jeszcze zapytamy się, ona była kojarzona z tym Mandersem, to już wiemy, z tym od Krzyśka Pruskiego, a z czym jeszcze ją kolega kojarzył? Była kojarzona tak, jeszcze z tym reperem. Z tym tego linii Olimpia repera? Z tym Olimpia reper 321. I po takim połączeniu jest wybitna samica, ta 12454, która była trzecia w Polsce. A ta z kolei, ta 54, dała taką 133, która była czwarta w Polsce, ósma w Polsce, czyli wnuczka już dla niej. Czyli tak jak kolega wspomniał, złote, że tak powiem, powiedzieć. Złote gen, naprawdę. Tak, pokażmy jeszcze ją. Jeszcze raz pokażę, bo naprawdę warto. Tak, na stronie internetowej oczywiście zdjęcie mamy zrobione. Gdyby nie ona, naprawdę nie byłoby tych wyników w Polsce, jestem przekonany o tym święcie. Rozumiem, czyli to był bardzo udany zakup. Ale to był też również taki zakup przemyślany, że z katalogu, tak jak kolega w przypadku tamtych, czy tak na ślipy trof? Była jesień, jakiś tam okres dość długi był przeglądany i wybór został świadomie zrobiony i w tym kierunku Finneke, właśnie tam ten Wolfgang Repper, Kopman, bo jeszcze z trzecim samcem, którego dała, tego Brusa bez oka, który jest drugim lotnikiem Polski, to jest też po niej z trzecim już samcem, proszę zauważyć, drugi lotnik w Polsce, trzeci lotnik w Polsce, czwarty lotnik w Polsce, ósmy lotnik w Polsce, wszystko z tej samicy. Z tej samicy, tutaj zobaczmy. Czyli... I nawet ta 130 to jest wnuczka. Zapomniałem jeszcze o jednej 50, która była ósma w Polsce, która obecnie znajduje się u Arka Bittnera. Aha. Jej córka, jej wnuczka, bo po takiej 17, skojarzenia ona z tym reperem. To taka już ósma lotniczka w Polsce, to już wnuczka dla niej, nie? Rozumiem. Czyli ten Wolfgang Repper, Jansen od Krzysia Polskiego i Kopan, wnuk Kleine Dirka. Czyli takie w tych kojarzeniach dała ze wszystkich trzech najlepsze gołębie w Polsce. Jedne z najlepszych w Polsce, bo tak jak mówiłem już, nie? Co zobaczmy, czyli to wartościowy, już o cenę nie pytam, jaka zakupu była, ale to koledzy mogą w katalogu analogicznego gołębia znaleźć i zobaczyć, ile on może kosztować. Taki specyficzna łuska gdzieś tu, biała, leka, pod brzuchem białe, to takie... Pokażmy to tak może pod oświatło troszeczkę. Mają takie cechy właśnie, to ma takie typowe do tej Finneke. No i tak jak właśnie kolega wspomniał, lubią rzucić w potomstwie właśnie takie białe centki. Jasny rogowy dziób, taka trochę żabotek, to taka jej cecha tu specyficzna. Czyli to jest ta pierwsza samiczka, o której mówiliśmy, taka podstawa, ta złota samica powiedzmy. I tutaj jeszcze kolega ma... No pokażę jej córkę na przykład, tak? tą trzecią w Polsce lotniczkę, tą 12454. Ona jest lotniczką, ale też kolega mają w rozpłodzie, tak? Bo ona zakończyła swoją karierę. I też daje takie wybitne potomstwo? Zobaczmy, to jest jej wnuczka już. No to może pokażę wnuczkę. No pokażmy. Też daje wybitne potomstwo? To jest córka tej 54 już. Mhm. Zimbedowana, bo 54 połączyłem z tym reperem, czyli z ojcem. Tak, tak, tak. Czyli z ojcem, z tym. Pokażmy tak boki może, żeby było widać. To jest córka tej 54, tej lotniczki w Polsce trzeciej, natomiast wnuczka do tej Finneke. Ja ją po prostu sobie taki typowy imbert, córka z ojcem, połączenie, zostawiłem sobie to dla rozpłodu. No i teraz ją tu mam w rozpłodzie. Cztery chyba sztuki są takie bezpośrednie po niej. Na gołębniku w tej chwili dobrze mi się spisuje z takim samcem, też po Hurricanie. Hurricane 51 też od... To tam, ja mam to od Arka Bittnera, akurat tego samczyka, i to takie połączenie było, i to są gołębie takie... I jeszcze nie aż takie stare, bo to jest jeden samczyk, jest roczny. I teraz są trzy młódki, zostawiłem w tym roku, puściłem, wszystkie trzy są w domu.
tak, że mam nadzieję, że coś z tego będzie, a tam z tego chujkana też się gąbie pokazują, z tego co słyszę. No, Rivlo Mansa to jest gołąb. Mam nadzieję, że to coś z tego po prostu też wyjdzie. Tak. A z tej 54 w ogóle te gołębie bardzo dobrze się spisują również w rozpłodzie, bo to mało tego, że ona zrobiła super wyniki jako lotnik, to też jest dobra w rozpłodzie. Kilka gołębie bym tu znalazł, między innymi ta 133, która była czwarta, ósma w Polsce. To takie wybitne gołębie po prostu są. Siostra tej 54 dała tą 50, która była ósma w Polsce, to takie gołębie. O, czyli no krótko mówiąc, same wybitne lotniki. Trudno by mi, mówię, było prowadzić tą hodowlę w takim... Gdyby się nie udało takiego gołębia mieć. Nie było tego zakupu tam. Rozumiem. Jak gdyby udanego. To jest ta imprezka. Ja pokażę jej matkę teraz, tą 54 już konkretnie. Tą lotniczkę. No są praktycznie takie same gołębie, ona praktycznie od niej biorę. Ja znowu pokazałem tą. O, to ciężko, bo one są podobne do siebie. A, czy ja tu przyniosłem, jest tam. Jest, siedzi głębiej troszeczkę. O, tu widzimy. O, one to są jest takie na końcowie pierzeniu, jeszcze proszę, 12. 54, nie? Tak. Gołąb z 2006 roku. I to jest taki też gołąb, no to mówię, to jest ta trzecia lotniczka w Polsce z wynikiem 5,68 w kategorii. Pokażmy tak pod światło. Jako roczna miała 12 koeficjent w A kategorii, jako średnia tam 5,68, 20 gdzieś tam po drodze miała. Tutaj pokażę, może tak. No naprawdę też gołąb, który nie zawoził. Rozumiem. O. To były udane zakupy. I to jest taki typowy, nawet do tego barwa, taka brudna, niebieska, trochę typowa budowa, do podobna właśnie do tego repera też. Tego 321. Ja jak mówię szelęc, bo on tam repera wodzi się z głębi szelęca. I one właśnie taką są, często takie brudnawe takie, te szelęce. Często są takie brudnawo-niebieskie i mi taki głębi właśnie dużo z tego połączenia spinek wychodzi. Bo na przykład tam z kopanem już wyszły takie normalne, czyste, niebieskie powiedzmy bardziej, czyste miansene. A tu z tym szelęcem wychodzą jak jeden, wciąż takie praktycznie same, brudno-niebieskie, takie dość mocnawe. To o, widzimy, to jest ta samiczka, pinion 4 końcówkę. Tak jest. I tam zostały nam jeszcze chyba jedna jeszcze samiczka. Jedna jest taka oryginalna też od Pitmana, też tego udanego sezonu zakupu. Też z 2005 roku. Naprawdę też wybitny gołąb, który daje gołębia na troszkę, bym powiedział, bardziej uniwersalne, bo te, o których teraz mówimy, to one są takie wybitne, sprintery na krótszych dystansach. Ja tak może do końca i potem nie wkładam na loty dłuższe z tego względu, że jeżeli gołąb mi robi na pierwszych 3-4 lotach rewelacyjne wyniki, to potem aż go strach włożyć na, no w sensie strach, po prostu byłoby głupotą kłaść go na jakiś trudny lot 500 czy maraton, bo może zgubić formę, czy się spóźnić czy coś i nie dorobić tego, co ma zrobić, tego, co jest najlepszy. I bardzo często nie wkładałem tego już na jakieś maratony, nie odbyłem GMP nimi, nie na siłę, ale wygrywały, mówię, rewelacyjnie te krótki dystans, no super. A tutaj jak kolega ma formę w taki szał, tak, to potrafią po 5 razy usiąść te same gołębie, nie? A tutaj kolega ma, mówi, ten jest właśnie taki bardziej all-round, tak? To jest taka bardziej samica, ona jest, to jest Winter Prange z 959. 959 i, a samiczka była wnuczką Inglose numer 12. Tak. I ona mi dała taką 12479. To jest właśnie ten gołąb? Ona mi mówią, tak. Ona jest matką tego gołębia. To jest ta 18. Pokażmy numer tutaj, to zobaczmy. 918. Też mamy zdjęcie i tak? Ona mi dała takiego pitusia. To był taki tak zwany pituś, taki numer 12505, który jak dwulatek już miał GMP tam 356. I ta jego siostra 79 nawet miała 357 już GMP. I tak praktycznie co... Może tak pod światło pokażmy go bardziej od wygrała, o, jeszcze raz. Wygrała maraton już, one potrafią maraton wygrać, potrafią wygrać krótki lot. Takie są bardziej uniwersalne. O, i to taki... I tego kolega właśnie przetestował na tych różnych, że tak powiem, nie tego gołębia, tylko potomstwo jego na innych jeszcze dystansach niż tylko te, tak te w kategorii A, powiedzmy, tak? Tak jest. One potrafią zrobić taki szerszy wachlarz i... Nawet bym powiedział, że może nawet lepiej się czują na tym dystansie gdzieś tam te 500 niż na tych całkiem krótkich. I to też jest bardzo cenne, bo to taki był... No, te zakupy, które ja dokonałem tam u tego Pitmana, to były jak gdyby przemyślane głównie pod kątem kategorii. Bo w zawodach, poważnych zawodach ogólnopolskich, czy czymś liczyły się, zaczęły się w owym czasie liczyć
tylko i wyłącznie praktycznie kategorie. A żeby zdobyć tytuły w kategoriach, trzeba mieć gołębie super szybkie, indywidualiści, one nie muszą robić 14 konkursów, ale muszą zrobić w danej kategorii. Te, które należy po prostu. Te, które należy. Tak. I te gołębie tego dokonały. Natomiast przedtem były gołębie takie bardziej Alon, które robiły dużą ilość konkursów, ale takie sobie wyniku. Czasami lepiej, czasami takie gorzej. Robotnicy to byli. Takie rosomaki, jak to niekiedy mówiłem z kolegą Tadeuszem. Tak. Bo tutaj kolega właśnie, jeszcze przypomnijmy tutaj w tym roku to, co mówił, wymienił się też jajkami z kolegą Tadeuszem z Gniezna, tak właśnie. I teraz tutaj zobaczymy, jakie to przyniesie efekty tutaj u kolegi Piotra w hodowli. Na dzisiaj może już tutaj zakończymy. To była ostatnia samiczka, którą chcieliśmy pokazać. Przypomnijmy tylko, mieliśmy tutaj gołębie rozpłodowe i gołębie lotowe. No, pogoda nam nie pozwala i pora pokazać już tutaj kolegi na zewnątrz gołębi, ale zapewniamy, że przejeżdżając kolegę na pewno odwiedzimy i jeszcze, jak się nazywa, porozmawiamy o hodowli, o tym, co tutaj się dzieje w innych porach roku. Także na dzisiaj dziękujemy bardzo, życzymy koledze sukcesów w nadchodzącym sezonie, bo rozumiem, że kolega już ten sezon 2013 już teraz chyba też zaczął. Rozpoczął się w dniu zakończenia roku 2013. Czyli tak jak postępują hodowcy myślący, że tak powiem, o sukcesach na przyszłość. Także życzymy sukcesów i dobry lot. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Ja również życzę wszystkim kolegom powodzenia w przyszłym sezonie sukcesów. I spotkamy się na olimpiadzie. Może zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.